Jak ocenisz Kluciuk? Na pewno cieszymy się, że dzisiaj nam się udało po raz trzeci wygrać w tym sezonie. Moim zdaniem byliśmy drużyną lepszą od Jagiellonii i zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Choć Jagiellonia też parę miała takich kontr, co mogli bramkę strzelić, ale cieszymy się, zagraliśmy na zero z tyłu. No na pewno cieszymy się z tych kontr. No, cieszę się przede wszystkim ja z drugiej bramki w tym sezonie. Na pewno Wojtek Kędziora zapracował tam przy tej bramce mojej i wycofał mi do tyłu na 8-9 metr i zdobyłem bramkę, która dała nam zwycięstwo. Na pewno cieszy ta bramka i no i przygotowujemy się do kolejnego meczu, teraz pucharowego, najpierw z Legią, a później do ligowego z Wisłą. Dzisiaj wracamy spokojnie do Gliwic i od poniedziałku przygotowujemy się do meczu z Legią. Na pewno Legia jest faworytem, ale my gramy u siebie. Na pewno przyjdą kibice na mecz i będą nas wspierać. I myślę, że damy z siebie wszystko i będziemy chcieli ten mecz wygrać. Na pewno czwarty mecz z Wisłą i Wisła, można powiedzieć, jest teraz trochę w dołku. My jesteśmy na fali, więc zapowiada się ciekawe spotkanie. No, na pewno chcemy wywalczyć jakieś punkty i będzie dobrze. Ekstraklasa zaliczyła mi tą bramkę, tylko strona 90minut.pl mnie zaliczyła, ale ja sobie tą bramkę zaliczyłem i to jest moja druga bramka. Tak, śmiejemy w szatni, ja zawsze mu powtarzałem, że ja tylko bramki strzelam w Ekstraklasie, a nie w pierwszej lidze i na razie to się sprawdza. Czyli z Wisłą kolejny gol. No, mam nadzieję, ale nieważne kto strzela, ważne, żeby Piast wygrał. Dzięki.